Włoska Akademia Kulinarna. Dzisiaj super miękki policzek wołowy z pióre ziemniaczane. A jak to zrobimy? Pierwsza rzecz, Tastor, żeby kupić policzki wołowe. Wybieramy najlepsze, odpowiednie do naszej receptury, pakujemy i do Akademii. Wysuszymy dokładnie, przygotujemy marinata. Jak przygotujemy? Czosnek, tymianek, rozmaryn, szałwia, szalotki, wino, skórka cytryna i jedną noc do lodówki. Następnego dnia wysuszymy, przefiltrujemy marinata, solimy, pieprzymy, olej do patelni i teraz troszkę zmazimy w każdej stronie dokładnie, żeby było fajne i brązowiutkie. Odstawimy i dodajemy czosnek, cebula, marchewka, seler naczowy, mieszamy, gotujemy 2-3 minuty, dodajemy przefiltrowany marinata. Jak cały alkohol wyparuje, nasze policzki wracają do środka, dodajemy litr rosu wołowy, szałwia, rozmaryn, pokrywamy i 3 godziny. Potem zdejmujemy, blendujemy cały sos do środka, puree, sos na puree i fantastyczny, super miękki, super pachnący i bardzo smaczny. Zapraszam do następnego.